Muffin! Znalazłem miejsce narkomatykowania się. Witajcie ludzie, przebyliśmy dla was kawał drogi, żeby pokazać wam te piękne lasy i knieje. Tak jest, jesteśmy zaś w tych dziwnych górach. Pogodę mamy świetną, ziemia jest zmarznięta. Przez śnieg się przekopiemy, już będzie dobrze. Także zapraszamy i polecamy. Nie do końca polecamy. Jest pierwsza znajda. Dukat Polmosa krakowskiego, ale jaki piękny. Także zaczynamy w tej pięknej scenerii przygodę. No, zapowiada się super. Już mamy drugiego Polmosika, tym razem z husarią. Coś czuję, że dzisiaj będzie dzień Polmosów. No, czyżby czar Polmosów prysł? Chyba tak. Dawaj go tu. Dawaj mnie go tu. Pięknie, jest pierwsza monetka. I chyba współczesna, co? No niestety. Nic specjalnego. Ale przynajmniej wiem, że bez monety nie wracam dzisiaj. Także mamy dwójeczkę. O, robimy unboxing. Cinek ma monetkę. Pokazuj. Tutaj. Się kryje. Królowa. Jest. PRL-ik. Widzisz? No, się na złoto świeci. O, ty skurczy wykupić. 5 groszy. 10? Nie, 10. 10, ty? Ja. Poka. Aj, nie myślałem, że teraz wyjmarska. Weimarskie 10 groszy. Jest, ani ja, ani Cinek nie wracamy bez monety, także nie ma źle. Proszę, gratulacje, wielkie gratulacje. To jest naprawdę wiekopomne znalezisko. Czuję się nobilitowany. Tak mój pies zaszedł, patrz mi w oczy, się zbliża. I tak patrz mi głęboko w oczy. Czego chcesz? Znalazłem drugą monetkę dzisiaj. Proszę bardzo, jaka piękna. Złoto. Złoto świętego Szczepana. Polska złota jesień. Usiekłem bochuna. Boże, w tym lesie jest więcej ludzi niż w mieście. Jechaliśmy przez miasto, nie było nikogo, nie? I wszyscy patrzą nam na ręce, jak zdobywamy złoto. Bochuna. Uważajcie, teraz będzie petarda. Tak? Tak jest. No to patrzcie, jakie jest wynalezione wynalezisko. Piękna szpadel. To nam po prostu miliony subskrypcji na kanale zapewni. Proszę bardzo. To jest znalezisko rzeźne. Jestem wzruszony. Nigdy takiego szpadla nie widziałem. Jest dzisiaj fatalnie w tym lesie. Jest skrajnie fatalnie. Gorzej niż skrajnie. Zaprzedsięwzięliśmy przerwę zasłużoną. Cinek zaczął rozmawiać o jedzeniu, także chyba trzeba będzie się zmywać za chwilę. Postanowiliśmy się zatrzymać na chwilę, bo to jest tak, bo to jest tak poważna tematyka, że po prostu trzeba nad tym się pochylić. A przy okazji, nie wiem czy pamiętacie Daniela i Natalię z Australii, co z nami kopali. I opowiedz coś więcej. Obecnie został założony przez nich kanał Wyczochrani, którego z głębi serca polecamy. Nasza dostojna para kopie na terenie Bawarii, w RFN. Nie Bawarii, Bajer czy jakoś Bayer, tak. Bajer po niemiecku to jest Bawaria. Nie Bajer, to też nie Bajer. Baden, o. Baden. Aha, Badeni. W Badeni, dokładnie. Badeni, dobrze, to przepraszam. I teraz na przykład ostatni odcinek mieli
z ogrodów klasztornych. Także zajebiste znajdki, zajebiste filmiki. Wbijajcie, subujcie, polecamy. Lajkujcie. Ciekawe, polecamy. Może zobaczyć. Tak jest. A my dalej rozmawiamy o poważnych tematach. Dość czasu na pierdolę. Wigilia się skończyła, co pogadać o śmieciowym żarcie. Bo już głód chyta. Ja cię nienawidzę. Odejdź z tym kanałkiem, bo będzie Daria. Sławię się jakoś ładnie, bo już miliony widzów nas oglądają. Miliony widzów, patrzcie! Kawałek ziemi! Kawałek ziemi znalazłem. Nie, to będzie guzior albo jakaś moneta. Nie, guzik. Już go rozpakiłem. Tak się ładnie już zaczyna. Rozświetla mi dzień i przyszłość. Jest ucho. Czemu tak chciałbym sobie. O, tu jest słonko. Cesarok. Jest koronka, pięknie. W końcu się coś odmieniło. Ale w pięknym stanie. No. Nareszcie. Po współczesnych monetach wpada jakiś konkret. Proszę go oczyścić. Drogi Watsonie. O, Bohunie. Proszę usiąść z Bohuna. Trzymaj tu delikatnie go. Przeharapuć. W pięknym stanie. Cały grawerunek widać. Korony. No jest. Prześliczny. I to ta wielka korona. Są jeszcze te z takim rantem dookoła i mała korona. No. W końcu. Druga połowa XIX wieku, nie? Chyba tak. To Węgry chyba już. Nie, no to Prusak jest. Prusak? Tak. Święcie przekonany, że to jest Habsburg. Nie bądź święcie przekonany. Na czym się różniły Prusaki? Prusaki są takie małe te żuki. A od czego się miały różnić? Od koron habsburskich. No to tym, że małe żuki nie noszą koron habsburskich. Wykład wiedzy jest po prostu cudowny. Z po guziczku monetka wpada, ale chyba znowu współczesna, o ile się nie mylę. Ja niestety znowu dwójczyna. No, dzisiaj widzę chyba tylko współczesne będę znajdował. To jest 30-letni mężczyzna. Jak się bawisz? Content! A zaraz idziemy morsować. Duma i uprzedzenia. A wiecie w ogóle co dzisiaj jest za święto? No. A nie wiecie, bo to nam sprzedał świętej pamięci Muffin K. Świętego Szczepana. A co się robi świętego Szczepana? Pije. Koniec historii. Dobra, kontynuuj. Nie mogę. Ciekawa tura mnie powstrzymała. To będzie fenomenalne. Krynica. Krynica mądrości to jest. Rozbijając całkiem ten lód, osiągniemy jednie z mądrością. Nie ma sił. Czyżby stała się światłość i znajdę w końcu monetkę niewspółczesną? Już sprawdzamy. I nie wiadomo co to jest. Coś to jest. No pokaż nosie. Próbuję ją oczyszczyć i pokażą. Ale to jest chyba fenolek. Ja! Das ist 10 fenoli! Z okresu Adolfowego! Jupi! W końcu nie współczesne. Patrzcie ludzie, jaki skarb. Tu. Tu, 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 tu
Tu. Ale jest znalezisko. Proszę bardzo. Czyżby ktoś tu ćpał narkomatyki? Muffin! Znalazłem miejsce narkomatykowania się. Uciekaj, umyj ręce. To straszne. W środku lasu młodzież się narkomatyzuje. Zamiast pochodzić sobie z wykrywaczem po lesie. Tak nie może być dłużej. Aha, cicho, dumny. Dumny, ciekawe z czego. A otóż to guzik. Guzik, pokazuj pan. Weź go tak ten. Te szczotę. Perelowski, orzeł bez korony. Ej, myślałem, że... No one fajnie się prezentują, takie duże, pokaż, zanim go zedrzesz. Ja. Peryly, orzełek bez korony. No ale dobrze, coś się zaczyna dziać w końcu. A nie, puszki. Pani Puszkin? Idziemy do Cinka. Cinek ma jakieś dewocjonalium. W wielodniowych trudach udało nam się dewocjonalium znaleźć. A konkretnie kaplerzyk. Prawdopodobnie. Ładny kawał ty. Cały. Pokażę ręką, spróbuję oczyścić. Ty, ładne to coś. Ale fajne. No, naprawdę ładne. Ciekawe, jakiego okresu. Tu jakiś anioł z tyłu. Szczepan? Może Szczepan. I tu jakiś święty ktoś tam z Jezuskiem. Jerozolimy. Po polsku jest napisane, czy nie? Święty, tak, święty Józef. Módl się za nami pewnie. No fajna znajdka. Trzymaj. Mam swoją kolejną monetkę. O Jezu, ale to jest cienia straszny. Straszliwa cienizna. Już mogę szczelać, że nic z tego nie będzie. Niestety. Nic, nic. Oj. Szkoda cię. Szkoda cię, bo mogłaś być czymś. Nie, potrzymy ją trochę. Spodnie. Ona i tak jest tak cienka, że nic jej się nie stanie więcej. No niestety, czyścioch. I popatrzcie, obcykanie już w monetach daje nam możliwość sprawdzenia tej monetki. Jest tu ta obramówka dookoła i na środku jest napis Ein Kreuzer. Czyli jeden Kreuzer, 1700 któryś rok to był kiedyś. Bo teraz nadaje się do niczego, niestety. Ale przynajmniej wiemy, jaka monetka. Idziemy na unboxing do Muffinka. Cineczka. Pokazuj. No już, już, już odpakuję. Coś, Peger. Ty mnie wołasz do takich rzeczy. No nie wiedziałem, bo było to. Nie było to, daj. Gdzie się masz... znowu? 30 minut. 30? Piękne. Spadaj. Tryptyk perelowski się znalazłem. Zakończamy wykopki. Nie będziemy robić podsumowania, bo nie było z czego. Także co, życzymy wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Tak jest. Nietuzinkowego Sylwestra. Szampańskiej zabawy. Szampańskiej. San Paulo, Paulo Coelho. San Paulo się bawcie, ile się tylko da. I San Giovanni Rotondo. Także się. Jakbyśmy się nie widzieli przed nowym rokiem, to wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hejka. Siema, hamburgery.